Dzień dobry. W moich filmach nieraz już mówiłem, że budki lęgowe mogą być rabowane przez dzięcioły, mogą być przez dzięcioły niszczone. I mógł się wytworzyć taki obraz dzięcioła jako tego złego drapieżnika, który w lesie tylko szkodzi, bo przecież poluje na te drobne ptaszki, a jest to nieprawda. Dzięcioł ma bardzo ważną funkcję w lesie, ale o tym powiem w innym filmie. I tak naprawdę, gdyby tej budki lęgowej nie było, to prawda jest taka, że ten dzięcioł by jej nie zrabował. Dziuple naturalne w lesie są rozproszone w sposób nieregularny i dużo trudniej je znaleźć, więc szansa, że dzięcioł akurat zrabuje dziuplę naturalną, jest mniejsza niż wtedy, kiedy powiesimy budkę lęgową, którą bardzo dobrze widać na drzewie. Zresztą, co tu dużo mówić, dzięcioła nie poprawimy, a budkę lęgową możemy poprawić i zabezpieczyć przed dzięciołem. Zatem dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zabezpieczać budki lęgowe właśnie przed dzięciołami. Zapraszam na materiał. Powody, dla których dzięcioł może rozkuwać budkę lęgową, są dwa. Pierwszy to jest taki, że chce się dostać do piskląt, do lęgu, chce go zrabować, czyli zdobyć pożywienie. A drugi jest taki, że chce skorzystać z budki lęgowej jako miejsca noclegowego chociażby, albo lęgowego, no bo wie, że jest tam fajna przestrzeń, pusta, tylko drzwi są za małe, więc sobie powiększa otwór wlotowy. I te rzeczy, te rozkuwania budek następują w różnym okresie. Oczywiście rabowanie następuje w okresie lęgowym, natomiast rozkuwanie otworów wlotowych, żeby dostać się, żeby tam nocować, to przede wszystkim ma miejsce jesienią, wtedy kiedy dzięcioły ulegają dyspersji, kiedy poszukują sobie bezpiecznego miejsca noclegu. Jeśli chodzi o moje budki, to muszę przyznać, że nie miałem takiej sytuacji, gdzie dzięcioł rozkuwa otwór wlotowy po to, żeby dostać się do piskąt. I dzieje się tak pewnie dlatego, że w moich budkach kanał wlotowy ma aż 6 cm, więc musiałby poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby dostać się do środka. I jest to energetycznie nieopłacalne, zwłaszcza wtedy, kiedy on chce uzyskać szybko pokarm wysokiej jakości dla piskląt. Więc w moich budkach się to nie zdarza. Natomiast znam przynajmniej jednego ornitologa, który coś takiego widział, aczkolwiek nie potrafił mi powiedzieć, czy było to właśnie w budce Sokołowskiego, gdzie jest gruba przednia ścianka. W internecie można znaleźć kilka filmów, gdzie widać, jak dzięcioł rozkuwa budkę lęgową i nawet rabuje pisklęta, ale jeśli się przyjrzymy, to w większości są to budki, przynajmniej te, które ja widziałem wszystkie, są to budki, które miały cienką przednią ściankę, zatem dosyć łatwo i szybko mógł się ten dzięcioł do środka dostać i te pisklęta zrabować. Natomiast nieraz widziałem budki lęgowe źle wykonane, które miały szczeliny albo z boku, albo gdzieś z przodu i dzięcioł przez tą szczelinę lokalizował pisklęta, dokładnie na wysokości gniazda, wybijał mały otworek, maluteńki, wystarczająco duży, żeby dało się przez ten otwór wyciągnąć pisklęta. No i taką sytuację widziałem także w swoich koloniach budek, którymi się zajmowałem, gdzie budki nie były najlepszej jakości, bo na przykład ścianka boczna była wykonana z dwóch desek, a pomiędzy nimi była szczelina. I tam rzeczywiście do takich rabunków dochodziło, ale za każdym razem był to mały otwór, który nie wymagał dużo czasu, dużo energii i dzięciołowi łatwo było go zrabować. Od kiedy stosuję budki Sokołowskiego, wykonane poprawnie, dobrze, gdzie nie ma dodatkowych szczelin, nic takiego nie miało miejsce. I generalnie dzięcioły w mojej kolonii budek piskląt w ten sposób nie rabują. Natomiast owszem, zdarza się, że rozkuwają otwory wlotowe, ale ma to miejsce najczęściej jesienią, wtedy, kiedy ulegają dyspersji, kiedy powiększają sobie otwory wlotowe. Problem pojawia się wtedy, kiedy taką budkę pozostawimy. Właśnie rozkutą budkę z otworem wlotowym, rozkutym przez dzięcioła, zostawimy na przyszły sezon i zagnieżdżą się tam chociażby sikory. To jest bardzo duża szansa, że ta budka będzie zrabowana albo przez dzięcioła, albo przez kunę, ponieważ duży otwór wlotowy w małej budce też znacznie ułatwia temu drapieżnikowi penetrację i rabowanie lęgu. Dzień po nagraniu tego odcinka znalazłem w lesie taką oto budkę lęgową. Abstrahując od jakości wykonania, widać, że jej otwór wlotowy został powiększony przez dzięcioła. Widać też sporo drobnych piórek, zarówno przy otworze, ale i na daszku. Laik stwierdziłby, że to materiał służący do budowy gniazda, który ptaki po prostu zgubiły. Prawda niestety jest inna i znacznie smutniejsza. Te pióra to ślady po ptaku, który w tej budce nocował i został z niej wyciągnięty przez kunę. Budka, która miała stanowić schronienie, stała się śmiertelną pułapką. Ileż to podobnych budek wisi w naszych lasach, a wystarczyłoby proste zabezpieczenie i nic złego by się nie działo. Zatem zacznijmy od sposobów zabezpieczeń. Zacznijmy od tych szczelin. Znalazłem jedną pracę w czasopiśmie Conservation Evidence, gdzie pokazano, że obicie budki siatką, drobną siatką taką drobiarską, ogrodową, wystarczy, żeby zniechęcić dzięcioła do
wykucia otworu właśnie gdzieś z boku budki, tam gdzie jest szczelina, więc to jest bardzo prosta metoda, łatwo takie coś zrobić, ta siatka nie jest droga, wystarczy ją gdzieś tam takerem z boku budki przymocować i już teoretycznie mamy zmniejszoną szansę na rozkuwanie. Link do tej pracy znajdziecie w opisie, oczywiście praca jest po angielsku, można sobie poczytać, przejrzeć albo chociaż zobaczyć zdjęcia, jak to wyglądało. Innym sposobem jest zaklejanie albo zasłanianie tych szczelin chociażby paskami blachy i to jest rzecz, którą ja w tej chwili testuję na jednych budkach uchylnych, które wymagają szczeliny między ścianą boczną a przednią ścianką, bo inaczej by się po prostu nie otwierały. Ja zastosowałem fragmenty, to się nazywa płaskownik perforowany albo łącznik metalowy, takie coś, co łatwo było, tanio można było kupić i tym zabezpieczyłem te otwory, zasłoniłem i nie ma możliwości, żeby dzięcioł sobie powiększył tą szczelinę i dostał się do piskląt tą drogą. To powinno w zupełności wystarczyć. Natomiast co zrobić, jeśli chodzi o otwory wlotowe? Metod ochrony mamy kilka, najczęściej stosując różnego rodzaju okucia. I mam przy sobie tutaj kilka takich. Oto jedno z nich, takie najbardziej najczęściej spotykane, jest to blaszka, której średnica otworu jest o 2 mm większa niż średnica otworu wlotowego. To jest po to, żeby ptaki nie musiały chwycać tego metalu, tylko spokojnie mogły się drewna otworu wlotowego chwycić i sobie wejść do środka. Ta blaszka ma grubość 0,5 mm, to jest akurat nierdzewka, można to wykorzystać blaszkę ocynkową. Te blaszki, ta, albo chociażby taki mój patencik, taka sześciokątna, są wykonywane za pomocą urządzenia, które laserem wycina właśnie takie kształty z blachy i można, jeśli ktoś ma dostęp do czegoś takiego, można sobie coś takiego wykonać. Oczywiście można też blaszkę zrobić w inny sposób, za pomocą otwornicy, jakichś nożyc do metalu, spokojnie można coś takiego wykonać. Będzie film na Ptasiej Strefie, jak to zrobić, ale jest jeszcze jedna metoda, o, coś takiego, to jest podkładka, duża podkładka, gdzie średnica otworu też jest 35 albo nawet 38 mm, dosyć gruba. Jak widzicie, tu nie ma żadnych dziur, ale można sobie tą podkładkę swobodnie przymocować za pomocą śrub, trzech śrub, gdzie za pomocą łebków śrub możemy sobie to przytwierdzić przy otworze wlotowym i to już jest nie do ruszenia. Spokojnie się tak utrzyma. Taką metodę regularnie widuję na jakichś stronach brytyjskich oraz można było to też zobaczyć na filmie pana Damiana z kanału Człowiek z Lasu, ostatni film o czyszczeniu budek. Z tego miejsca chciałem serdecznie pana Damiana pozdrowić. Właśnie takie podkładki też zastosował i bardzo mu się to sprawdza, więc jest to fajna sprawa. Można oczywiście w niej sobie dziury wywiercić, chociaż tutaj żelastwo jest dosyć grube, więc wiercenie w tym jest dosyć ciężkie. Wystarczy spokojnie takimi trzema śrubami to umocować przy otworze wlotowym i też działa. Może być problem ze znalezieniem takich podkładek. Ich ceny są różne. Ja znajdowałem przeróżne. Szukałem głównie no tam, gdzie zawsze się szuka czegoś, jeśli ktoś chce coś kupić, nie robiąc reklamy. I ceny tych podkładek są różne od kilku złotych, nawet do kilkudziesięciu. Nawet znalazłem takie, których wartość, cena tych podkładek przekraczała wartość budki. Więc takich drogich to nie warto kupować. Natomiast te kupiłem za kilka złotych. Udało się znaleźć. Patrzymy na średnicę otworu i żeby średnica ogólna całej podkładki była tak co najmniej 2 cm, 3 cm większa niż średnica otworu i już możemy coś takiego sobie kupić, przymocować. W prosty sposób, nie wymaga od nas jakiejś dodatkowej pracy. Oczywiście gotowe metalowe płytki też można kupić, zarówno stalowe, jak i aluminiowe. Aluminium też jest ok, też się sprawdzi, też będzie działało. Sprawdziłem też coś takiego, to jest plexi grubości, ja wiem, 3-4 mm i stosowałem to też przy kilku swoich budkach. Plexi ma tą zaletę, że jest dosyć łatwe w obróbce, czyli łatwo je można wyciąć za pomocą chociażby piłki do metalu, zwykłą otwornicą do drewna wycinamy otwór i to też się sprawdza. Początkowo martwiłem się, że ptaki jak w lustrze będą widzieć swoje odbicie w czymś takim i że to będzie stanowiło problem, że nie będą chciały wchodzić do środka, a nic takiego się nie dzieje. Tak samo martwiłem się, czy dzięcioł tego jednak nie rozbije, bo to potrafi być dość kruche, jak się to walnie młotkiem, ale okazuje się, że nie. Miałem taki przypadek, gdzie dzięcioł próbował to okuć sobie dookoła, ale mu się nie udało. Ptaki spokojnie wchodzą i to się sprawdza. Plexi albo poliwęglan można spokojnie zastosować i to też działa. Ostatnio też postanowiłem wypróbować coś nowego.
Z remontu zostało mi sporo paneli winylowych, winylowych, a nie laminowanych, drewnianych, bo to jest duża różnica. Winylowe, plastikowe, są wykonane z tworzywa sztucznego, z plastiku, są dosyć grube, łatwo się je wycina, łatwo się wycina w nich otwory, natomiast dosyć trudno je rozbić, więc no ja je testuję w tej chwili, dlatego nie polecam. Mówię, że coś takiego sprawdzam, zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. Zakładam, że tak, że też można próbować takie zabezpieczenie, natomiast no, jeszcze jest niesprawdzone, więc z tego miejsca nie polecam, aczkolwiek warto sprawdzić. I ostatnia metoda jeszcze też, która nie jest sprawdzona, a ludzie mi sugerowali, że może warto byłoby spróbować, to jest zastosowanie odpowiednio twardego kominka wlotowego. Kominek wlotowy na przykład wykonany z dębiny, czyli z najtwardszego drewna, jakie można u nas dostać, no albo z jakiegoś tam drewna egzotycznego, może są jeszcze twardsze. Można spróbować taki kominek wlotowy zrobić, dobrze go zaimpregnować, bo wiadomo, nawet dąb, jeśli będzie się zacznie się rozkładać, namakać wodą, wystawiony na powietrze, będzie mocno, prędzej czy później się zmięknie, prędzej czy później zmięknie i już nie będzie tak twardy. Warto spróbować taki kominek nabić, być może to też zniechęci dzięcioła. Jest to też fajna rzecz, którą warto będzie w przyszłości na ptasiej strefie sprawdzić. Muszę tylko poszukać miejsca, gdzie jest jakiś ambitny dzięcioł, który będzie chciał budki próbować rozwalać, to będziemy mogli sobie to przetestować. I inna sugestia, też niesprawdzona, a może warto byłoby się zainteresować, to jest zrobienie kominka wlotowego z trocinobetonu. Generalnie budki z trocinobetonu są fajne, dzięcioły ich nie rozwalają i może do budek drewnianych warto byłoby taki kominek z trocinobetonu też przykręcić, bo ptakom to nie przeszkadza wchodzącym do środka, natomiast dzięciołowi myślę, że utrudniłoby rozwalenie takiej budki, więc takie metody też myślę, że kiedyś uda nam się coś sprawdzić. Zresztą marzy mi się, żeby w przyszłości też zrobić budkę z trocinobetonu razem z Wami domowym sposobem. Może się uda. Takie budki są dużo droższe, no ale są też trwałe. No i dużo trudniej je zrobić samemu w domu, ale wydaje mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych, że warto coś takiego spróbować. Tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Jak widzicie, budkę dużo łatwiej jest zabezpieczyć przed dzięciołem, niż dzięcioła zniechęcić do tego, żeby budki rozwalał. Zatem zachęcam do tego, by to robić, a jeśli nie od razu, to przynajmniej obserwujcie swoje budki, zwracajcie uwagę, czy nie są rozbijane przez dzięcioła i po prostu reagujcie w momencie wtedy, kiedy się to już wydarzy. Możliwości macie kilka, nie wszystkie drogie, nie wszystkie skomplikowane. Każdy coś sobie, myślę, wybierze. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach Ptasiej Strefy. Cześć! Przypominam, że kanał można zasubskrybować, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych odcinków. Łapki w górę spod tego filmu chciałem dedykować Szpakowi, który mniej więcej miesiąc temu w pojedynkę dzielnie budował gniazdo w budce powieszonej przez mojego sąsiada dla jeżyków. Minęło trochę czasu i Szpak się wyniósł, a jego miejsce zajęła para pleszek. Pani Pleszkowa najprawdopodobniej właśnie wysiaduje i to tym ptakom dedykuje dzisiejsze łapki. Osoby chcące jeszcze mocniej wesprzeć tworzenie kanału Ptasia Strefa, zapraszam na mój profil na Patronite. Link znajdziecie w opisie pod filmem.